Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Nadszedł czas na obiecany domowy żur na zakwasie. Tak wygląda zakwas, który pokazywałam kilka dni temu. On odstał 4 dni. Po 3 dniach wyjęłam ząbki czosnku. Mąka w naturalny sposób opadła. Cały żurek pachnie bardzo przyjemnie czosnkowo. Mieszam go teraz. Nie jest to konieczne, ja tak na potrzeby filmiku, żeby pokazać, jak wygląda i jaką ma konsystencję. Pachnie, zapachu nie przekażę, ale pachnie naprawdę bardzo przyjemnie, czosnkowo i lekko kwaśno. Odstawiam go teraz na bok, za chwilę będzie mi potrzebny, a sama szykuję pozostałe składniki. Do przygotowania żurku będę potrzebowała wkładkę. No i od razu się przyznam, że powinna być tutaj surowa biała kiełbasa. Wysłałam męża na zakupy, niestety kupił parzoną. Jest ze sprawdzonego źródła, więc nie ma tutaj dramatu. Wykorzystam parzoną, aczkolwiek gdybym miała wybierać, zdecydowanie wybrałabym surową. Jeśli chodzi o ilość, to mam tutaj 400 g kiełbasy, mniej więcej 250 g białej i 150 swojskiej, wiejskiej kiełbasy. Ona da fajny smaczek zupie i bardzo chętnie ją dodaję. I teraz tak, zaczynam od ugotowania białej kiełbasy. Wyobraźmy sobie, że to jest surowa. Dodaję ją do garnka. Dodaję także jeden liść laurowy. 3-4 kulki ziela angielskiego. 4-5 kulek czarnego pieprzu, płaska łyżeczka soli i dodaję litr wody. Wstawiam na gaz, włączam grzanie i gotuję na małym ogniu, a w tym czasie przygotuję kolejne składniki. Zacznę od cebuli. Jedną średnią cebulę obieram i kroję w kostkę. Teraz kroję kiełbasę oraz boczek. O wadze kiełbasy już wspomniałam, boczek mniej więcej 100 g. Kiełbasę obieram ze skórki i kroję w kostkę lub w cienkie półtalarki, boczek w kostkę lub w paski. Rozgrzewam patelnię i wytapiam na niej boczek. Można dodać łyżkę oleju, żeby lepiej się podsmażył. Ja nie dodaję, bo tłuszcz wytapiający się z boczku spokojnie wystarczy. Od razu dodaję tutaj także wiejską kiełbasę. I całość smażę, aż tłuszcz z boczku się wytopi i boczek oraz kiełbasa zaczną się ładnie rumienić. I to jest opcjonalne, ale ja dodaję także kilka namoczonych wcześniej grzybów. Moczyłam je jakieś pół godziny i smażę razem z kiełbaską i boczkiem. Kiedy zawartość patelni przyjemnie skwierczy i zaczyna się rumienić, dodaję przygotowaną wcześniej cebulę i smażę do czasu, kiedy cebula się zeszpi. No i kiedy cebula jest zeszklona, a kiełbasa i boczek przyjemnie zrumienione, dodaję 2 ząbki czosnku, drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę i chwilę smażę do czasu, kiedy czosnek uwolni aromat. Od razu także dodam 2 łyżeczki majeranku. On podczas smażenia uwolni aromat i zupa będzie smaczniejsza. Gotowe, wyłączam grzanie. No i od momentu, kiedy wstawiłam kiełbasę i zaczęłam ją gotować, minęło mniej więcej 10 minut. Całość idzie naprawdę bardzo sprawnie. Teraz zaglądam do garnka i robię szybką zamianę. Kiełbasa gotowała się na wolnym ogniu. Wyjmuję ją teraz z wody. Zostawiam do lekkiego przestygnięcia. A do wywaru dodaję podsmażoną kiełbasę, boczek i cebulę. Przykrywam i gotuję na wolnym ogniu przez kolejne 10 minut, a w tym czasie szykuję składniki do kolejnego, ostatniego już etapu. Zaczynam od tego, że kiełbasy obieram z flaczków.
i kroję w dowolne, mniejsze kawałki, takie, jakie chcę podawać razem z zupą. Teraz śmietana. Ja biorę mniej więcej pół szklanki, 18%, może być także 12%. I dodaję do niej łyżkę mąki. Mąkę rozprowadzam ze śmietaną tak, żeby nie było grudek. Jeśli są jakieś wątpliwości co do grudek, no to śmietanę można przetrzeć przez sito, wówczas będzie gładka i będzie się nadawała do zaciągnięcia zupy. Gotowe? Minęło 10 minut, wszystkie składniki mam już w zasadzie gotowe. Zakwas raz jeszcze dokładnie mieszam, tak żeby równomiernie rozprowadzić wodę z mąką i odmierzam pół litra i teraz te pół litra zakwasu wlewam do zupy. Mieszam i czas na śmietanę z mąką. Tylko zanim wleję ją do zupy, to nabieram kilka łyżek gorącego wywaru, dodaję do śmietany, mieszam i dopiero tak zahartowaną śmietanę wlewam do zupy i szybko mieszam. Zagotowuję, czekam aż zupa zgęstnieje. Jeśli trzeba, doprawiam do smaku czarnym, najlepiej świeżo mielonym pieprzem oraz solą i żurek jest gotowy. I gotowe, zupa się zagotowała, wyraźnie zgęstniała. Wyłączam teraz grzanie i sprawdzam smak. Słuchajcie, jest super, naprawdę idealnie kwaskowata, doskonale doprawiona o bogatym smaku wędzonki i wiejskiej kiełbasy. Można ją podawać od razu. Ja szykuję ją z myślą o podaniu jutro. Także po prostu ją schłodzę i wstawię do lodówki. Następnego dnia po prostu podgrzeję i będzie gotowa do podania. Jak każda zupa jest bowiem najlepsza następnego dnia po ugotowaniu. No i nie wspomniałam o tym jeszcze, więc szybciutko dodaję. Podaję oczywiście z wkładką, czyli z pokrojoną wcześniej białą kiełbasą oraz z jajkiem na twardo. Taki tradycyjny sposób podania żuru. Od niego u nas absolutnie nie odchodzimy i dlatego też w ten sposób tę zupę prezentuję. Jeśli chodzi o alternatywy do tej zupy, to na Wielkanoc szykuję ją zazwyczaj w ten sposób, ale do żuru bardzo często, takiego na co dzień gotowanego, dodaję także pokrojone w kostkę ziemniaki. W zasadzie gotuję je razem z kiełbasą. I można tutaj dodać także łyżkę bądź dwie łyżki tartego chrzanu, żeby podkręcić nieco ostrość żuru. Myślę, że ile domów, tyle sposobów na żurek. Ja pokazuję nasz ulubiony wielkanocny wariant. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Gorąco zachęcam do przyrządzenia tej prostej i niezwykle sycącej zupy. I awansem życzę już udanych, radosnych, rodzinnych świąt wielkanocnych oraz oczywiście smacznego.